Panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister. Dziękuję pani minister Annie Wypych-Namiotko za tak precyzyjne i dokładne wyjaśnienie istoty i potrzeby zmian w ustawie o podatku tonażowym. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i rzeczywiście ustawa o podatku tonażowym weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. I celem wejścia w życie tej ustawy miało na celu powstrzymanie niekorzystnego zjawiska przenoszenia zarejestrowanych w Polsce statków polskich armatorów do rejestrów innych państw oraz przywrócenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw żeglugowych. Niestety jednoczesny brak pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o uznaniu podatku tonażowego za dozwoloną pomoc państwa spowodował, że polscy armatorzy z bardzo wielką rezerwą odnieśli się do stworzonej im możliwości wyboru tej formy opodatkowania. Głównie oczywiście dlatego, że gdyby taką formę wybrali, otrzymaliby niedozwoloną pomoc publiczną i mogło to grozić nakazem jej zwrotu przez armatorów wraz z odsetkami. Komisja Europejska, wydając w dniu 18 grudnia 2009 roku decyzję numer C34/07, rzeczywiście uznała, że podatek tonażowy w Polsce jako forma pomocy publicznej będzie zgodny z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej, wszakże pod warunkiem wprowadzenia zaleconych zmian w dotychczasowej ustawie. Ze względu na ograniczony czas mojego wystąpienia zwrócę w tym wystąpieniu uwagę tylko na niektóre, ale bardzo ważne i istotne aspekty zmian. 4 z 5 przedstawionych w uzasadnieniu, a zawartych w druku sejmowym nr 802 zastrzeżeń zaleceń Komisji Europejskiej zostały uwzględnione i odpowiednie rozwiązania zaproponowane są w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym. A w odniesieniu do zastrzeżenia dotyczącego wypełniania obowiązków w zakresie warunków pracy i życia marynarzy na statku należy wskazać, że w dniu 27 grudnia 2011 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dokonał ratyfikacji konwencji MLC 2006 roku. Bardzo ważną zmianą w ustawie o podatku tonażowym jest zagwarantowanie podatnikowi możliwości rozliczania się w tej formie przez okres pełnych 10 lat bez względu na wybór roku złożenia deklaracji o opodatkowaniu się tym rodzajem podatku. Gwarantuje to również podatnikowi możliwość rozliczania się tą formą opodatkowania przez okres kolejnych 10 lat. Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje także ważnych, istotnych zmian pojęciowych, wprowadzając pojęcie przedsiębiorcy żeglugowego oraz określenie morze terytorialne zamiast wody terytorialne. Biorąc pod uwagę wszystkie propozycje zmian zawartych w omawianym projekcie ustawy, należy stwierdzić, że założony cel powstrzymania niekorzystnego zjawiska przenoszenia zarejestrowanych w Polsce statków polskich armatorów do rejestrów innych państw pod tak zwane tanie bandery oraz przywrócenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw żeglugowych dzięki uchwaleniu ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw zostanie osiągnięty. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej popiera rządowy projekt proponowanej ustawy. Dziękuję.